Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie, które zostało mi zadane w kwestii 6 wersetu z listu Judy. Witam, mam pytanie. Powiedziałeś w filmie, że synowie Boży z pierwszej Mojżeszowej, 6 rozdział, 2, 4 werset i z Księgi Joba 1:6 i 2:1 to ludzie, których doszło Słowo Boże. To o kim pisze Juda w swoim liście? Poniżej cytat. Judy 1:6. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Jest to oczywiście pytanie, które wynika z tego, że istnieje pewnego rodzaju dodanie do pisma, nieświadome, tak zwane ciche założenie. Czasami jak coś robimy, to mamy takie ciche założenia. I takich cichych założeń jest u nas, u ludzi, bardzo wiele. I przy studiowaniu Pisma Świętego te ciche założenia są bardzo niebezpieczne i szkodliwe. Judy, 6 werset. Jak widzimy, ma taką informację. Aniołów, którzy nie zachowali pierwotnego stanu swego, ale opuścili mieszkanie swoje, zachował w wiecznych więzach pod ciemnością na sąd Dnia Wielkiego. Pod ciemnością na sąd Dnia Wielkiego. To jest oczywiście z najlepszego polskiego przekładu Nowego Testamentu, tak zwana Biblia Warszawska, wydana przez Trinitarian Bible Society albo Goetzego. W Brytyjce brzmi to tak. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Też wezmę z dosłownego przekładu pisma, wydanego przez Zarębę Piotra. Judy, 6 werset. Aniołów zaś, którzy nie zadbali o swój pierwotny urząd, lecz porzucili swe własne mieszkanie, zatrzymał w wiecznych pętach, w mroku, na wielki dzień sądu. Tutaj już widać, bardziej po współczesnemu jest powiedziane, że nie zadbali o urząd. Mieli pewnego rodzaju urząd, a nie zadbali o niego. Urząd, czyli okrąg odpowiedzialności. Na przykład każdy człowiek jest synem albo córką, ma swój krąg odpowiedzialności jako syn albo jako córka. Po pewnym czasie staje się być może pracownikiem. To wtedy ma swój okrąg odpowiedzialności jako pracownik. Jest to inny okrąg niż okrąg odpowiedzialności jako syn albo jako córka. Czasem się zdarza, że niektórzy zawierają małżeństwa i wtedy mężczyzna staje się mężem i ma swój okrąg odpowiedzialności jako mąż, a kobieta staje się żoną i ma swój okrąg odpowiedzialności jako żona. Ci aniołowie mieli swój okrąg odpowiedzialności jako aniołowie.
lub współcześnie można powiedzieć urząd. Po pewnym czasie zdarza się, że w tym małżeństwie przychodzą na świat dzieci albo są te dzieci adoptowane. I wtedy mężczyzna ma swój nowy okrąg odpowiedzialności jako ojciec albo opiekun. Matka jako matka ma okrąg odpowiedzialności lub jako opiekunka, jeśli jest to adoptowane dziecko. Mamy też swoje okręgi odpowiedzialności jako wnukowie, wnuczki. Mamy swój okrąg odpowiedzialności jako płatnicy podatków. Mamy swój okrąg odpowiedzialności jako na przykład obywatele danego kraju. I ten okrąg odpowiedzialności zawiera w sobie zarówno obowiązki, jak i uprawnienia. I nie wolno przekraczać ani uprawnień, ani obowiązków. Nie dopełniać obowiązków albo przekraczać uprawnienia. Więc aniołowie ci nie zachowali tego urzędu, nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu odpowiedzialności. I to o tym pisze Juda. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Jak widać, Juda tu pisze o aniołach. Mieli oni okręg odpowiedzialności wyznaczony przez Boga. Jednak zbuntowali się i opuścili to miejsce odpowiedzialności. I wiemy z Mateusza 25 rozdział. Mateusza 25 rozdział. I pójdą ci na mękę wieczną, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Więc widzimy tutaj jednoznacznie, że ci ludzie, którzy są potępieni, pójdą w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. I to są wyraźne słowa Pana Jezusa. I nie da się tego w żaden sposób uchylić. I tutaj jest jednoznaczne, że należy unikać tego, aby pójść w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Nie da się w żaden sposób uchylić od tego niebezpieczeństwa. Ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom, to jest na przykład 41 werset. Potem rzeczę i tym, którzy będą po lewicy, idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. I właśnie o tym mówi Juda w tym 6 wersecie, że jest takie miejsce przygotowane dla aniołów i dla diabła. Dla diabła i jego aniołów. Diabeł i jego aniołowie. Albo szatan i jego aniołowie. I tutaj diabeł też jest aniołem. I jeżeli przyjdzie już ten czas, że będzie trzymany na przykład w czasie Nowego Przymierza przez 1000 lat, w wiecznych pętach przez 1000 lat, czyli 10 wieków, potem na krótko będzie wypuszczony diabeł, czyli szatan, zwiedzie tłumy ludzkie żyjące przez wieki w Nowym Przymierzu, przez 1000 lat w Nowym Przymierzu będą żyli. Każdy z tych ludzi mieszkających w Nowym Przymierzu znać będzie Pana, a mimo to liczba zbuntowanych będzie jak piasek morski. I czytamy o tym niestety
wielu miejscach Pisma Świętego. Potem diabeł zostanie wrzucony do piekła zgotowanego diabłu i jego aniołom po sądzie, który tu w Judy 6 opisuje Juda. Tak, bo tutaj jest powiedziane, że na wielki dzień sądu trzymani są ci aniołowie. I w piekle, jak pisze Juda, jest ciemno. Nie jest jasno, nie ma tam światła. Aniołowie nigdzie w Biblii nie są nazwani synami Bożymi, więc ten fragment w żaden sposób nie nawiązuje do tamtej sytuacji. Jest to tylko szkoła opinii taka, która próbuje na podstawie Księgi Henocha zrobić z synów Bożych aniołów. I to jest nieprawidłowa szkoła opinii, całkowicie fałszywa, opierająca się na apokryficznej księdze Henocha, a nie na Piśmie Świętym. Hioba, pierwszy rozdział i drugi rozdział, który był wymieniony tu w pytaniu, czyli księga Hioba 1:6 i księga Hioba 2:1. Księga Hioba 2:1 i księga Hioba 1:6, to te miejsca możemy sobie łatwo przeczytać z księgi Hioba 1:6. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też szatan. I 2:1, i zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, wśród nich przybył też i szatan, aby się stawić przed Panem. I tutaj widzimy, i rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc, wędrowałem po ziemi. Czyli widzimy jednoznacznie, że szatan chodził po ziemi. Nie ma tutaj żadnej wskazówki, że szatan nagle miał przystęp do nieba. To jest założenie wszyte, tak? Niektórzy próbują umieścić tą scenę w niebie i wtedy wychodzą im Michałki. Bzdury im wychodzą, kompletne. Pan Jezus powiedział w Ewangelii, widziałem szatana, który został zrzucony. I widzimy w prorokach, że został zrzucony szatan. Szatan chciałby się znajdować w niebie, ale to chciejstwo jedynie przez apokryfy typu Księgę Henocha próbuje przynajmniej w sercach ludzkich takie coś wymyśleć. Natomiast Pismo mówi, że on teraz się znajduje w powietrzu wokół ziemi i to jest daleko od nieba. On nie ma przystępu do chwały niebios i nie da się tego w żaden sposób tutaj wykazać z Hioba 2:1 albo 1:6, że to się dzieje gdzie indziej niż na ziemi. Już setyci chwalili Boga. Przecież byli gdzie? Na ziemi. Stawiali się przed Panem. Gdy stawiamy się przed Panem w niedzielę rano albo w środku tygodnia na modlitewnym spotkaniu, to stawiamy się przed Panem. Stawiać się przed Panem można na ziemi, gdzie jest po prostu cel taki, aby stawić się przed Panem. I nie ma co tutaj jakiejś magii dopisywać do tych fragmentów z Pisma Świętego. Po prostu było to normalne zgromadzenie ludzi wierzących, którzy zgromadzili się przed Panem. Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, tam Pan Jezus jest pośrodku nich. Stawiają się oni przed Panem wtedy. I oczywiście ta obietnica jest typową obietnicą dla Kościoła Nowego Testamentu. Już tutaj nie da się tego rozciągnąć na Joba, natomiast Joba obowiązuje zasada, która mówi o tym, że wtedy zaczęto wzywać imienia Pana. I z tego, co kojarzę, to jest na początku pierwszej Mojżeszowej,
I Abel był pierwszym, który stawił się przed Panem, i Kain był drugim, który stawił się przed Panem. I oni się stawili przed Panem. Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych. A z kolei czwarty rozdział mówi 26 werset: Setowi także urodził się syn i nazwał go Enosz. Wtedy zaczęto wzywać imienia Pana, czyli stawiano się wtedy przed Panem. Synowie Boży stawiali się przed Panem, a pośród nich stawiał się, pojawiał się również i szatan. I działo się to na ziemi. Nie ma potrzeby tego umieszczać gdzie indziej. Jest prosta zasada, że jeżeli mamy Pismo Święte, to już przestrzega przed tym apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 4 rozdział, 6 werset. I to jest sztywna zasada, którą ja stosuję zawsze. Po prostu to jest jedna z pierwszych zasad, które w Biblii zrozumiałem i trzymam się tego jako pewnika. I zachęcam, żeby się tego trzymać, no bo to jest moim zdaniem zalecenie apostolskie. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas się nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was się nie wynosił nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Widzimy wyraźnie, te słowa wskazują, że należy trzymać się tego, co napisano. Nie wychodzić ponad to, co napisano, bo wtedy tworzymy sekty i stajemy po stronie jednego zmyślacza bajek przeciwko drugiemu zmyślaczowi bajek. Jeżeli Pismo Święte o czymś mówi, to jest to prawda. Jeżeli o czymś Pismo Święte nie mówi, to po prostu tego nie wiemy. No tak, nie wszystko wiemy. I ta zasada oczywiście wycina pewne rzeczy, nawet prawdziwe fragmenty Słowa Bożego. Czasami przez to tracimy z oczu i należy się z tym pogodzić. Jeżeli coś udało się już stracić, to zgodnie z tą zasadą po prostu musimy to zaakceptować, że lepiej pozwolić sobie na to, żeby jakiś fragment pisma został nawet z tego pisma usunięty, niż żeby sumienie braci i sióstr obciążać tym, że jedni lub drudzy będą tym obciążeni. Takim klasycznym przykładem jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 werset. Albowiem trzech jest świadków. I brytyjka na tym się kończy. Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. I taka wersja istnieje w większości rękopisów. Tutaj oczywiście mam świadomość tego, że na przykład Brzeska czy inne wierne przekłady, między innymi ten, który sam osobiście lubię, ma wersję szerszą. 5 rozdział, 7 werset. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. I tak brzmi to w brzeskiej, gdańskiej czy właśnie warszawskiej według Trinitarian Bible Society. I prawdopodobnie tak jest, że ta szersza wersja jest prawidłowa. Ale niestety w większości rękopisów udało się po prostu ukraść te słowa i nie mamy wystarczającego poparcia na to, żeby się upierać przy tym, żeby ten fragment był w Bibliach, które chcą uważać, że bazują na największej liczbie rękopisów. Przez to powstają właśnie takie straty.
Natomiast jeśli chodzi o nauczanie dotyczące aniołów, tu takiej straty nie ma. Mało tego, to, że tego fragmentu z pierwszego listu Jana 5, 7, 8 nie ma, też nie ma żadnej doktrynalnej straty. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na ten fragment, to wiemy, że jego łatwo jest zastąpić, gdyż doktryny, które są w tym fragmencie 1 Jana 5, 7, są w wielu miejscach Pisma potwierdzone. I choć wiemy, że ten fragment lepiej, żeby jednak w Piśmie był, to jego autentyczność jest za słabo potwierdzona, aby jednak był w tych fragmentach, które są tłumaczeniami z wielu rękopisów. Bo oczywiście ten jest z jednej grupy rękopisów i w tym musi być ten fragment. Tak zwane po prostu textus receptus i wtedy tych rękopisów się trzyma ten fragment. Jest on historycznie też wsparty wersją Wulgaty, łacińską wersją, czyli rzymskokatolicką. I to też już powoduje pewnego rodzaju trudności. Choć oczywiście nie powoduje trudności rozstrzygających, dlatego że pamiętamy, że Dawid zabił kamieniem Goliata, wyjął Goliatowi miecz i tym mieczem uciął mu głowę. To, że katolicy dostali do przechowania część rękopisów, nie znaczy, że one są jakoś zanieczyszczone. W Starym Testamencie mieliśmy wyraźnie powiedziane, że jeżeli nieczyste zwierzę wpadnie na przykład do jakiegoś naczynia, to to naczynie trzeba stłuc i ono jest bezużyteczne. Ale jeżeli nieczyste wpadło do źródła wody albo do studni, co symbolizuje Słowo Boże, to ta studnia lub po prostu strumień nie był zanieczyszczony. Tak samo jest ze Słowem Bożym, które przechowali czy prawosławni, czy rzymscy katolicy, czy wręcz inni zaprzańcy, bo tak naprawdę to te wszystkie rękopisy dla nas zostały przechowane przez ludzi, o których można by powiedzieć z grubsza, że tam wierzącego raczej zbyt wielu wierzących się tam nie da doliczyć. Pan zna tych, którzy są Jego, więc nie chcę mówić, że tam nie ma wcale wierzących. Być może jest więcej niż myślę, bo Eliasz też mówił, że jest sam, a Pan mu powiedział, że zachował sobie 7 tysięcy mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem, więc może być tak, że tam jest znacznie więcej niż mi się wydaje i że całkowicie moje wrażenie jest w tym zakresie błędne. Dlatego potraktujmy, że to jest tylko moje podejrzenie. Wracamy do głównego tematu. Czyli Hioba 1 i 2 to są ludzie. Nawet znany kaznodzieja Charles Spurgeon miał takie kazanie Szatan pośród synów Bożych. I on jednoznacznie umieszcza całą sytuację na ziemi. Więc widać, że klasyczni komentatorzy, wśród nich właśnie Charles Spurgeon, stosując tą zasadę, aby nie rozumieć więcej niż napisano, nie mogli tutaj nic więcej zrobić, jak po prostu przyjąć, że jest tak, jak jest napisane. Nie ma potrzeby wymyślać dodatkowych elementów urozmaicających tekst, bo wtedy narażamy się po prostu na to, że wprowadzimy jakiś element, który nas całkowicie wyprowadzi w pole. Nie należy takich ryzyk szerzyć, mnożyć, dodawać sobie. Bo i tak pracujemy w warunkach obciążenia. Już sam fakt, że nie bazujemy na językach oryginalnych, bo ich nie znamy. Biblia została spisana w ponad 40 językach. Wiem, została spisana w greckim, hebrajskim i fragmenty w aramejskim. Dlaczego powiedziałem, że w 40 językach? Bo język hebrajski Mojżesza
różni się od języka hebrajskiego Dawida. Różni się od języka hebrajskiego Jeremiasza. Różni się od języka hebrajskiego Ezechiela. Jeżeli nie wiecie, o co mi chodzi, to bardzo proszę, porozmawiajcie sobie w języku polskim z Kaszubem, porozmawiajcie sobie w języku polskim z Poznaniakiem, ze Ślązakiem, nawet z Warszawiakiem i tak dalej. A my jesteśmy krajem, który ma bardzo małe zróżnicowanie językowe, dzięki temu, że komuniści przez cały czas rządów ujednolicali opresją i siłą język, którym się posługujemy. W czasach starożytnych nie było tego typu działań, jak publiczne szkoły i pranie mózgu zorganizowane przez rząd. Praktycznie od wioski do wioski był to już nieco inny zestaw słów w tym samym języku. A od regionu do regionu już było inaczej. Widzimy to między innymi w tym, że jedna grupa Izraelitów mogła powiedzieć Shibolet, a druga nie. I po tym rozpoznawano, kto jest skąd i ścinano, mordowano tych ludzi, którzy źle mówili to słowo. Przy Brodach Jordańskich był taki test. A przecież to był malutki Izrael. W porównaniu z Polską, 1/6 kraju. I tam to zróżnicowanie było znaczne, a przecież grecki jeszcze bardziej się różnił, nie mówiąc już o tym, że aramejski też był inny. Więc czynniki różniące te języki były nie tylko odnośnie czasu, bo sięgnijcie do Biblii Gdańskiej i porównajcie ją sobie z Biblią Brzeską. Niby niecałe 80-120 lat, a całkowicie przepaść. A weźcie sobie gdańską, porównajcie z warszawską. Przepaść. Porównajcie sobie warszawską pierwszą z warszawską drugą. Przepaść. Porównajcie sobie warszawską z 1975 z Zarembą. Przepaść. I teraz, jeżeli nałożymy jeszcze te regionalizmy, to tak naprawdę mamy tyle wersji języków, ile mamy autorów. Jeżeli ktoś mówi, że zna hebrajski, to zawsze powstaje pytanie, który hebrajski? Jeremiasza czy Dawida? Teraz to jest język wymarły, a częściowo wskrzeszony przez to, że Izrael posługuje się czymś podobnym. Ale jest to zupełnie żywy język w tamtym czasie, kiedy spisywana była Biblia. Więc tutaj mamy tą świadomość. Więc nie dodawajmy do tego naszych fantazji. Czytajmy tak, jak jest napisane. Bo jeżeli jeszcze do tego dołożymy swoje fantazje, to już zaczyna się robić bardzo ryzykownie. Mamy bardzo dobre przekłady, 27 przekładów w języku polskim. Bóg obdarował nas obficie. Korzystajmy z nich. Bardzo dużo pracy włożyli w to ludzie, którzy się w to zaangażowali. Kto zna obce języki, wie, że po angielsku, po francusku, po rosyjsku te nasze przekłady nie wypadają dużo gorzej, dużo inaczej. Po prostu albo jest to tłumaczenie z jednego zestawu manuskryptów, albo korzysta z szerszej bazy manuskryptów i to są tylko tego typu różnice. Natomiast nie ma powodów, żeby zakładać, że Słowo Boże jakoś jest źle przełożone. Mało tego, jeżeli weźmiemy sobie Księgę Estery. Tam mamy taką sytuację, że król Achaszwerusz, panujący nad 120 prowincjami, wydał rozkaz. I ten rozkaz został wydany przez króla i natychmiast przetłumaczony na wszystkie języki w tych 120 prowincjach. I teraz
Wyobraźcie sobie, że gość z jakiejś z tych prowincji mówi: no zaraz, ale to jest tylko tłumaczenie, to co ja dostałem, to nie jest oryginał. Nie będę słuchał tego tłumaczenia. Niestety, zostałby ścięty. Tak samo jest z tobą. Masz polski przekład. Masz polską Biblię. Bóg rozliczy cię z polskiego przekładu, z polskiej Biblii. Po to pobudził w różne sposoby ludzi, którzy przełożyli te pisma, żeby taki gość jak ty nie miał wymówki. Będziesz rozliczony z przekładu. I nie ma powodu do tego, żeby kwestionować ten przekład, chyba że sam się nauczysz języków oryginalnych, 40 języków oryginalnych, których były napisane słowa Biblii. I wtedy oczywiście jako jeden z tłumaczy przetłumacz cały tekst Pisma Świętego. Powodzenia. Wtedy będziesz autorytetem. A jeśli nie, to bezpieczniej jest po prostu się trzymać. I jest to bardzo, bardzo, bardzo ryzykowne bawienie się w wyciąganie zbyt daleko idących wniosków z tego, że jakiś tekst ma swoje słowo hebrajskie i ja teraz z tego słowa hebrajskiego wyciągam zbyt daleko idące wnioski. To może być pomocne, ale nie jest rozstrzygające. Dlatego, że często kontekst zmienia znaczenie. Może dam polski przykład. Biorę, załóżmy, że ktoś napisał jakieś pismo i ty znajdujesz po latach, nie znając polskiego, ale masz coś w rodzaju słownika i znajdujesz, że Jaś Kowalski usiadł sobie na krześle. Wyciągamy prosty wniosek, prawda? Było mu wygodnie. Ale jedno słowo więcej tam jest. Elektrycznym. Było mu tak wygodnie, że się aż poczuł jak w niebie, jeśli był zbawiony. Więc tutaj tak samo jest z tymi słowami, które mamy w oryginale. I dlatego dziękujmy Bogu za przekłady, które istnieją, bo ci ludzie, którzy wykonali kawał dobrej roboty, tłumacząc to dla nas na język polski, ujęli te wszystkie aspekty i nie musimy teraz brać słówek odpowiadających krzesłu i wyciągać zbyt daleko idących wniosków, nie rozumiejąc tego, że ten mały robaczek kawałek dalej znaczy coś tak zmieniającego sens jak elektryczny. Jest różnica między krzesłem a krzesłem elektrycznym. I teraz, jeżeli patrzymy na te teksty, należy patrzeć na kontekst. I jeżeli synowie Boży w Piśmie Świętym są zdefiniowani jako ludzie i ani razu Syn Boży nie jest powiązany z byciem aniołem, a nawet są fragmenty, które jednoznacznie wykluczają tożsamość synów Bożych z aniołami, to nie wolno robić tego typu rzeczy, żeby teraz sobie wpisywać swoją fantazję. No więc to zamierzam wykazać. Więc jednoznacznie Spurgeon, o którym wspomniałem, umieszcza sytuację na ziemi i robi to właśnie dlatego, że Słowo Boże tam nie pozwala umieścić tej sytuacji w niebie, chyba że dopiszemy sobie coś do tekstu z tyłu głowy, interpretacji. Tak zwane ciche założenie. Moda, aby z synów Bożych robić aniołów, przyszła wraz z adwentyzmem niestety. I najszerzej rozpropagowały to nieszczęsne kobiety dopuszczane do nauczania, czy to wśród irwingitów, czy adwentystów i podobnych ruchów. Różni szaleńcy po prostu religijni rozpropagowali tego typu interpretacje.
Słowo Boże wyraźnie mówi, że kobieta nie może nauczać w kościele, wynosząc się, i że ma milczeć z Boże, jak i zakon mówi. A te niestety kręgi przekroczyły to. Choć oczywiście faceci też potrafią się mylić. Akurat historycznie tutaj przyszły te dwa zwiedzenia. I nie tylko te dwa, przez kobiety. Z tych pań uczyniono źródło nad Biblią, a fałsz ich nauk rozlał się tak szeroko, jak zgorzel, jak rak. Także dziś nawet poważni nauczyciele biblijni często powtarzają ich szalone głupoty. Lekarstwo na to jest jedno. To, co przeczytałem z 1 Koryntian 4:6. Trzymanie się Słowa Bożego i stosowanie zasady, że jeśli Pismo czegoś nie objawia, to trzymamy się tego sztywno, co Pismo objawia. Z samej Biblii nie da się wywieść, że synowie Boży to aniołowie. Potrzebna jest do tego interpretacja ludzka wkładana w wersety. I może weźmy na przykład Apokalipsę, 12 rozdział, 4 werset. Apokalipsa, 12 rozdział, 4 werset. I ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich i zrzucił je na ziemię. I smok stanął przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro porodzi, pożreć jej dziecię. Te gwiazdy to oczywiście są upadli aniołowie. Gwiazdy poranne, gwiazdy zaranne, gwiazdy to jest symbol właśnie aniołów. I dla aniołów właśnie Biblia ma ten symbol gwiazd. 1/3, 33% aniołów poszło za szatanem. Z tego fragmentu jednoznacznie widać, że ogon zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich. I to jest właśnie symboliczne przedstawienie tego, że aniołowie w 1/3 skorumpowali się, czyli to, co opisał Juda. Nie zatrzymali się, nie trzymali się, nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu i szatan po prostu ich za sobą pociągnął. I teraz, jeżeli mamy taką sytuację, to jak trafiamy w Hioba 38 na słowa, gdzie w jednym wersecie są aniołowie, czyli gwiazdy, i synowie Boży, czyli nie aniołowie, prawda? No bo gwiazdy to są aniołowie. I Hioba 38 rozdział. Księga Hioba, 38 rozdział, 38 rozdział Hioba, 7 werset. Gdy gwiazdy poranne chórem radośnie się odezwały i okrzyk wydali wszyscy synowie Boży. Więc widzimy, synowie Boży to nie są aniołowie. Z tej samej księgi widzieliśmy, że to byli ludzie, którzy stawiali się przed Panem. Na pewno nie są to aniołowie, bo gwiazdy to są aniołowie w tym symbolu. I tak Pismo nazywa. I trzeba przyjąć, że Pismo jest spójne. A więc skoro gwiazdy to aniołowie, to synowie Boży to nie aniołowie. I teraz, jeżeli przechodzimy do tego fragmentu, który było w pytaniu, czyli 1 Mojżeszowa 6:2 i 6:4, to ten fragment, 1 Mojżeszowa, 6 rozdział, 2 werset. Ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne, wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli.
A w owych czasach, również i potem, gdy synowie Boży obcowali z córkami ludzkimi, byli na ziemi olbrzymi, których im one rodziły. To są mocarze, którzy z dawien dawna byli sławni. Więc jednoznacznie widzimy kontekstowo, że są to ludzie. Ludzie tacy jak ja, taki jak ty, tacy jak każdy inny człowiek, z tym, że synowie Boży są to ci ludzie, których doszło Słowo Boże, albo tym, którzy przyjęli Słowo Boże. Więc nie ma co tutaj robić z nich aniołów, bo to generalnie jest nieuprawniony wniosek. Więc aniołowie, też wiemy z Pisma, są bezpłciowi. Nie mają możliwości po prostu rozmnażania się. I mamy o tym wyraźnie powiedziane przez Pana Jezusa. Więc tutaj trzeba trzymać się tego, co mówił Pan Jezus. Łukasza 20:36. Łukasza 20:36. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Więc widzimy jednoznacznie tutaj, że ludzie, którzy tutaj są opisani w pytaniu osób, które sobie chciały naśmiewać się z Pana Jezusa, to się zaczęło Łukasza 20:27. A przyszedłszy niektórzy z Saduceuszów, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, pytali go, mówiąc: Nauczycielu, Mojżesz napisał nam, że jeśli czyj brat umrze, mając żonę, a umrze bezdzietny, to brat jego ma pojąć żonę jego i wzbudzić potomstwo bratu swemu. Było tedy siedmiu braci. Pierwszy, pojąwszy żonę, umarł bezdzietny. I pojął drugi oną żonę, a umarł i ten bezdzietny. I pojął ją trzeci, tak samo i wszyscy siedmiu. I nie zostawiwszy dzieci, pomarli, a po wszystkich umarła niewiasta. I niewiasta przy zmartwychwstaniu tedy, któregoż z nich będzie żoną, bo siedmiu ich miało ją za żonę. I odpowiadając, rzekł im Jezus, synowie tego wieku żenią się i za mąż wychodzą, ale ci, którzy są godni dostąpić onego wieku i powstać z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić nie będą. Albowiem umierać więcej nie będą mogli, bo będą równi aniołom i będą synami Bożymi, gdyż są synami zmartwychwstania. Więc widzimy jednoznacznie, Pan Jezus to wiąże, że ani się żenić, ani za mąż wychodzić nie będą, bo będą jak aniołowie. Aniołowie się nie żenią, ani za mąż nie wychodzą. To jest po prostu niezwiązane z ich sposobem. I to jest całkowicie pomylone, jeżeli ktoś próbuje z aniołów robić chętne osoby do żeniaczki. To jest całkowicie nieprawidłowa interpretacja. I teraz aniołowie są bezpłciowi, tak? I wiemy, że ich tutaj w rodzaju 6 nie ma. Natomiast na czym polegał grzech? Jak nie właśnie na zastosowaniu oczu. Ewa zobaczyła owoc poznania zła, zupełnie ignorując moralne konsekwencje jego spożycia. Z kolei synowie Boży zobaczyli piękność córek ludzkich, zupełnie ignorując duchowe konsekwencje tego, że się z nimi połączą. Dina, córka Jakuba, syn Boży, poszła obejrzeć, jak chodzą ubrane dziewczęta kraju, zupełnie ignorując duchowe konsekwencje. Jak wiadomo, córka ludzka Sychem złączył się z nią. To mamy opisane w rodzaju 34 rozdział.
A Dina, córka Lei, którą urodziła Jakubowi, wyszła, aby rozejrzeć się między dziewczętami kraju, a gdy ją ujrzał Sychem, syn Hamora, Chiwity, księcia tego kraju, porwał ją, spał z nią i zgwałcił ją. Przylgnął jednak całą duszą do Diny, córki Jakuba, pokochał tę dziewczynę i czule się do niej odzywał. Rodzaju 34 rozdział od 1 do 3. I widzimy tutaj jednoznacznie, że człowiek, którego doszło Słowo Boże, ma się kierować Słowem Bożym, a nie własnymi oczami. To znaczy nie ma mieć swoich pragnień, tylko pragnienia Boże. Jeżeli robi to wbrew temu, tej zasadzie, dopuszcza się bałwochwalstwa, cudzołóstwa i różnych innych bardzo mocno podkreślonych grzechów. I tutaj właśnie tak było. Uznanie wbrew kontekstowi, że synowie Boży z 1 Mojżesza 6 to aniołowie, czyni katastrofalne spustoszenie w interpretacji Biblii. Bo wtedy co się dzieje z potopem? Potop to nie staje się wina ludzi, a aniołów, tak? Tak samo grzech Ewy i Adama to nie jest grzech Ewy i Adama, tylko tej jaszczurki, której potem zabrano nogi, tak? Węża. Tak można ciągle wymyślać, prawda? No więc tutaj wtedy potop to nie wina ludzi, a aniołów. I w jakim świetle to stawia Boga takie wymysły? Zupełnie niezgodnym z tym, co objawia Pismo Święte o Bogu. Wtedy Bóg staje się po prostu oskarżony o niesprawiedliwość, że zesłał potop na ludzi nieprawych. Tak jest napisane. A tu się okazuje, że nieprawda nie na ludzi nieprawych, tylko na jakieś aniołki, które jeszcze tym ludziom skrzywdziły córki. Wzięły sobie. No przecież to jest kompletnie niebezpieczna zupełnie interpretacja. Bo wtedy zaczyna się, tak jak w domino, wszystko komplikować, nic się nie wyjaśnia. Staje się to demoralizująca interpretacja. Jest to bardzo niebezpieczna, demoralizująca interpretacja. Bo według tej interpretacji jest to sytuacja, że oskarżony o niesprawiedliwość Bóg staje się także oskarżony o to, że zesłał potop na ludzi za to, co zrobili aniołowie. A przecież mamy wyraźnie powiedziane, na przykład w 1 Piotra 3 rozdziale od 18 wersetu, gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, te, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Ten fragment z pierwszego listu Piotra, staje się wtedy niezrozumiały, prawda? Bo co się tutaj dzieje? Jest powiedziane no, w podstawowej, takiej właściwej interpretacji, jak to Pismo przedstawia, no to Noe po prostu głosił Ewangelię ludziom, którzy razem z nim byli ostrzeżeni. Noe budował arkę. Nic nie stało na przeszkodzie, aby obok stanęło 3000 innych arek. Barek. Ark. Nie wiem, jak to się odmienia. Łódek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wszyscy ludzie w tamtym czasie, wiedząc, że będzie potop, pobudowali różnego rodzaju statki. Na wzór Noego. I ocalałoby więcej osób niż 8. Ale oni nie słuchali Noego, mimo że przecież Noe miał pomocników, bo tak wielką łódź nie zbudował sam nawet przez 120 lat. Ktoś musiał mu dostarczyć drewno, ktoś musiał mu dopomóc w tych
technicznych sprawach ze smołą i tak dalej. Choć oczywiście tu się jej nie upieram, może zrobił to wszystko sam Noe z pomocą synów. Nie będę się upierał, jak ktoś będzie się upierał przy tym. To nie jest tutaj wyraźnie pokazane. Natomiast sam fakt pomocników Noego ma dużą pojemność, jeśli chodzi o mówienie różnego rodzaju kazań. Czyli, że Noemu ktoś pomagał w budowie arki, ale sam się na tą arkę nie załapał, bo nie wierzył. Tak samo dzisiaj Biblię chrześcijanom drukują ludzie z tego świata, którzy nie wierzą w Pismo Święte, nie wierzą Pismu Świętemu. Są takimi pomocnikami Noego. Drukują nam traktaty, czasami pomagają nam stworzyć strony internetowe i tak dalej. Jest mnóstwo pomocników Noego, którzy sami nie chcą iść do nieba, którzy sami idą do piekła. Nawet czasami drukują traktaty o tym, że ludzie, którzy się nie nawrócą, pójdą do piekła. Sami pilnują, żeby w miarę precyzyjnie to poselstwo zostało wydrukowane. Więc tutaj widzimy, że to słowo, że Noe głosił Ewangelię swoim ludziom z tamtego okresu, że Chrystus przez tego Noego głosił w tamtym czasie Ewangelię ludziom, którzy teraz są w więzieniu, no bo trafili do piekła, po prostu do krainy umarłych, bo nie posłuchali. I w krainie umarłych cierpią męki, jak ten bogacz opisany w Ewangelii Łukasza, 16 rozdział. Więc tutaj jednoznacznie widzimy, że w tym momencie, jeżeli byśmy sobie wymyślili, że te anioły są synami bożymi, których Hebrajczyków mówi, że to są duchy służebne, aniołowie, tak? I teraz, jeżeli te anioły, czyli duchy, no to są duchy, które niegdyś były nieposłuszne, zrobimy z tego anioły i mamy kompletny mętlik w tym fragmencie. I to jest bardzo niebezpieczne. Ten fragment z 1 Piotra, 3 rozdział, mówi wprost, że Pan Jezus Chrystus przez Noego głosił Ewangelię ludziom przed potopem, ale nie posłuchali Ewangelii, więc teraz są w piekle. Tyle mówi Pismo Święte. Nie wkładajmy w to ludzkich domysłów, bo zaczynamy robić sobie krzywdę. Ale jak wbrew faktom zrobisz synów bożych aniołów, to w 1 Piotra 3 staje się katastrofa interpretacyjna, demoralizacja. I to jest po prostu niezgodne z kontekstem Pisma Świętego. Więc teraz możemy różnego rodzaju szaleństwa z tego wywieść, aż się nie będę nad tym rozwijał, bo to po prostu jest niepotrzebne. Nie można sobie wkładać różnych interpretacji w tekst, bo zaczyna się zapędzanie za daleko i nietrzymanie się nauki Chrystusowej. Jedyna definicja synów Bożych istniejąca w Biblii to ludzie, którzy przyjęli Słowo Boże, Ewangelii Jana, 1 rozdział. Łukasza Ewangelia nazywa Adama Synem Bożym, co potwierdza, że w 1 Mojżesza synowie Boży to ludzie. Objawienie 12 rozdział o aniołach mówi z kolei, że to gwiazdy, co pokazuje, że w Hioba 38 mamy w wersecie i gwiazdy, i synów Bożych, a więc mamy i gwiazdy, czyli aniołów, i synów Bożych, czyli nie aniołów, co wyklucza, żeby synowie Boży mogli być aniołami. Ludzie, do których doszło Słowo Boże i którzy je przyjęli według Ewangelii Jana, 1 rozdział. Na koniec moja prywatna interpretacja tego fragmentu jest taka, że to byli wierzący ludzie, czyli tak jak w Ewangelii Jana, synowie Boży to ci, którzy przyjęli Słowo Boże. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się synami Bożymi. Więc tak samo ci, którzy przyjęli Słowo Boże w tamtych czasach, Adam miał głoszoną Ewangelię bezpośrednio przez Boga, Abel, Set, który
za jego czasów zaczęto wzywać imienia pańskiego? Henoch, który chodził z Bogiem i zabrał go Bóg do nieba. I tych synów Bożych dotknęła niestety taka demoralizacja, że zaczęli dobierać sobie współmałżonki nie według duchowych przesłanek, a według wzrokowych przesłanek. I nie twierdzę, że każdy syn Boży był płci męskiej. I nie każda córka była płci żeńskiej. Bo to jest symbol. Córka to jest dużo niższy poziom duchowy w duchowym rozwoju. A syn Boży to jest po prostu zarówno kobieta, jak i mężczyzna, która przyjęła Słowo Boże. I to jest po prostu interpretacja taka, że to byli wierzący ludzie, którzy wzięli sobie niewierzących współmałżonków. To zawsze było znakiem najgłębszego upadku, że demoralizacja świata wkradła się w szeregi dzieci Bożych. W czasie, jak Izrael był w poniżeniu, święte potomstwo mieszało się z ludami okolicznymi. To mamy na przykład w Ezdrasza 9:2 napisane wyraźnie. Ezdrasza 9 rozdział. Drugi werset. Tam są bardzo, bardzo mocne słowa. Gdy to zakończono, przystąpili do mnie naczelnicy i rzekli: lud izraelski oraz kapłani i lewici nie stronili od ludów tych ziem, jak też od obrzydliwości Kananejczyków, Hetejczyków, Peryzyjczyków, Jebuzejczyków, Ammonitów, Moabitów, Egipcjan i Amorejczyków. Brali bowiem ich córki za żony dla siebie i dla swoich synów. Tak, że święte potomstwo zmieszało się z ludami tych ziem, a w tym wiarołomstwie przodowali naczelnicy i przełożeni. Gdy usłyszałem te słowa, rozdarłem swoją szatę. Widzimy mieszanie wierzących z niewierzącymi. To jest znak upadku. I tak było tuż przed potopem. Tak było za Ezdrasza. Tak było, gdy Salomon sobie wziął pełno cudzoziemskich żon i one go w bałwochwalstwo wciągnęły. Więc generalnie zawsze, kiedy Syn Boży bierze sobie córkę ludzką, jest to katastrofa. Jest to po prostu demoralizacja najwyższego stopnia i dlatego był to znak, że świat upadł tak nisko, że aż tymi swoimi zepsutymi normami przeniknął do synów Bożych i ich też zdemoralizował tak bardzo, że już tylko mógł być Boży sąd. I to jest po prostu jednoznaczne. W czasie, jak Izrael był w poniżeniu, święte potomstwo mieszało się z ludami okolicznymi. Gdy chrześcijaństwo jest w upadku, ludzie wierzący świadomie biorą współmałżonków ze świata. I to jest tak głęboki upadek człowieka, że jego myśli są ustawicznie złe i nawet tak bezprawie się rozplenia, że nawet dzieci Boże biorą partnerów ze świata. I za to Bóg zsyła sąd na świat. Wtedy był to potop, teraz w czasach Sodomy, Gomory, Laodycei będzie to sąd bez wody. Henoch został zabrany przed sądem potopu. Chrześcijanie będą zabrani przed sądem, który przyjdzie na ziemię. Noe był zachowany w czasie potopu i wszedł na oczyszczoną ziemię. Wierna resztka Izraela będzie zachowana w czasie sądów. Objawienie 12 rozdział o tym mówi jako niewiaście. Niewiasta to symbol Izraela. I po sądach zamieszka
oczyszczoną ziemię w czasie Nowego Przymierza, które się zacznie po tym sądzie i będzie trwać 1000 lat. Więc jednoznacznie widzimy, że dla spoistości Pisma Świętego musimy przyjąć zasadę, że synowie Boży to są po prostu ludzie, którzy przyjęli Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela, a we wcześniejszym czasie synowie Boży to są ludzie wierzący Bogu, do których doszło Słowo Boże i którzy temu Słowu Bożemu uwierzyli. Ale niestety demoralizacja doszła do takiego głębokiego poziomu, że oni nie byli wierni Słowu Bożemu i dobrali sobie partnerki lub partnerów według klucza wzrokowego, tak samo jak Ewa według klucza wzrokowego wzięła owoc poznania zła i tak samo jak według klucza wzrokowego wiele innych rzeczy się dzieje. Ten przykład Diny przytoczyłem, więc myślę, że to jest najwłaściwsza interpretacja. Istnieją trzy podstawowe interpretacje tego. Jedna heretycka, której już się tutaj sprzeciwiłem. I dwie, które wiele nie pomagają, bo niepotrzebnie sobie zacieśniają pewnego rodzaju krąg interpretacyjny i narażają po prostu na śmieszność konsekwencje, które z tego wynikają. Więc tutaj jednoznacznie możemy powiedzieć, że jeżeli patrzymy, co Pismo Święte przedstawia pod różnymi konkretnymi nazwami, to nie wybiegajmy poza to. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament, możesz do mnie napisać. Można wysłać do mnie SMS-a 739089088. Jeśli nie masz tej wersji Pisma Świętego, to mogę się z Tobą podzielić. To jest przekład Trinitarian Bible Society, inaczej Biblia Warszawska z 1881 lub 1883 roku, inaczej znana Biblią Goetzego. Także możesz do mnie napisać e-mail czytaj.biblie@onet.pl albo na adres czytajbiblie/pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Z Bogiem.